Niewątpliwie wraz ze śmiercią Zbigniewa Zapasiewicza odchodzi, umiera kawał teatru. Kawał teatru, który był kojarzony z nim właściwie do końca, całe swoje życie jakby zbudował wokół aktorstwa. On pochodził zresztą z rodziny aktorskiej. To był człowiek, który nawet kiedy w 1989 roku przyszły czasy, nigdy nie zdradził aktorstwa na rzecz reklam. W filmie właściwie tak naprawdę był, jak wiemy, aktorem Zanussiego. Dawał mu role wielkie, które zawsze zapamiętamy jako jakieś gigantów moralnych, etycznych. Kogoś, kto po prostu jest prawie, że jakby aktorem tragedii greckiej. Nie tak dawno, wydaje się, że nie tak dawno zapraszałem go w cyklu, który prowadzę Jak żyć, ze spektaklem z Beckettem. I to było spotkanie z wielkim aktorstwem. Ale też pamiętam jego wypowiedzenie pana Cogito, wypowiedzenie, bo to właściwie nie aktorstwo, ale to właściwie było głośne wypowiedzenie tekstów Zbigniewa Herberta, którego był wielkim przyjacielem. To był aktor o niezwykłej inteligencji. To był aktor, który opowiadał nam pewnie jakiś ogromny wyłom w polskim teatrze, bo nie do powtórzenia takie aktorstwo i taka postawa w teatrze. Wielki żal. Nie zagrał w żadnym sitcomie, nie zagrał w żadnej telenoweli, nie zagrał w żadnej reklamie. A jednocześnie rezonans społeczny jego ról filmowych i teatralnych jest taki, że to dźwięczy, że to brzmi. Uczniowie jego strasznie, strasznie go hołubili i mieli go za mistrza, który w sensie rzemieślniczym wszystko potrafi. Poza tym żal zwyczajny, że odszedł wielki aktor w jakim sensie? Że penetrował, zgłębiał i od strony warsztatowej, i od strony myślenia nad rzeczywistością, jaka mu była dana i zadana, zgłębiał to, co jest ludzkie i nieludzkie w życiu człowieka.